Tych bandytów mijałem. Pytanie tylko, czy uda mi się odzyskać te paczki. Zachowując przy tym życie. Czy może da się ich odciągnąć pojedynczo? Dobrze, to tak. Pierwsza próba. Ani kroku dalej. Oni chcą się bić. O, tu są paczki. Chyba udało mi się je zabrać. Na patencie, czy mam trzy paczki z bronią? Dobrze by było. Paczki z bronią? Aż cztery mam. Dobrze, dobrze. Było blisko. Jakbym dostał tą strzałą, to mogłoby być trudno to zrobić. Przynajmniej za pierwszym razem, ale udało się. Nawet cztery paczki. Miały być trzy, a są cztery. Ciekawe, czy pan Ork będzie ze mnie zadowolony. Nie chcemy tu awantur, jasne? Lepiej sobie idź. Daj mi spokój. Hej, Mora, co? Niech lepiej, daj mi spokój. Ale o co ci chodzi? Awantur, jasne? Lepiej sobie idź. Daj mi spokój. Co on się obraził? Czy ja coś zrobiłem, że on teraz nie chce przyjąć wykonanego zadania? Nieudane. Udane bieżące. Dostarcz Ukrasowi jego towary. To może być, że to nie są jego paczki? Że zebrałem paczki, ale nie jego? Bandyci na wybrzeżu.
Nie chcemy tu awantur, jasne? Miała być prosta misja. Okazuje się, że to nie są te paczki. Co miałem przynieść? Znajdź, pozbądź. Trzy złote kielichy. Czyli musiałem wziąć, znaczy znalazłem nie te paczki z bronią, które miałem znaleźć. Sprawiłem, że złote kielichy zaginęły. Wiedziałem, że to ci się spodoba. Możesz zamienić złote kielichy na mnóstwo złota u każdego kupca. Dobrze. Jeśli wciąż szukasz pracy, udaj się do Ardei. Strażnik wieży, Jack, nieźle zarobił na buntownikach. Rozumiem. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Dwa i pół tysiąca złotych? To... Lepiej sobie idź. W takim razie muszę poszukać innych bandytów. Twarz. Jestem najemnikiem. Nazywam się Silas. Interesuje mnie... Kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Wiem, jak to jest. Wszyscy wiemy. Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Co znajdę w mieście? Mieście? O Cape Dan można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można go nazwać miastem. Nie ma tu nawet porządnego baru. Dobrze, że chociaż jest robota, poradzisz sobie.
Czemu mnie obudziłeś? Wstawaj. Pokaż mi swoje towary. Kup ode mnie parę skór. Zobacz. O, łuk myśliwski, ale na pewno nie mogę go wziąć. Musiałbym uzbierać 2500 złotych. Czy tam złota. I wówczas... Będę mógł nauczyć się otwierać te ciężkie skrzynie. Tak myślę. Tak czy inaczej potrzebuję... Lepiej zważaj na słowa. Pokaż mi... Tylko przestań się odbijać. Lekki hełm by mi się przydał. Wiem, człowieku, wiem. Kosztuje 2000. Czemu mnie obudziłeś? Pożycz łóżko. To się nie da się. Człowieku, czego chcesz? Zajmij się swoimi sprawami. A, nowy! Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły, Vredok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra. Pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często, jak kiedyś. Jeśli przyniesiesz nam 5 paczek broni, bardzo się przysłużysz naszej sprawie. Skąd wezmę 5 paczek broni? Tam, gdzie są orkowie, jest też i broń. Najczęściej nie potrafią się posługiwać orężem ludzi. Pakują go więc i magazynują. Rozumiem. To wiem, gdzie jest paczka broni. To wolę... Wolę wspierać buntowników. Niż najeźdźców orków. Orkowie na sługach.
usługach zła. Akurat cztery paczki mam. Mogłem już tą piątą wziąć, ale nie byłem przygotowany. No nic, na szczęście jest blisko. Czy da się tutaj skoczyć? A tak, o, można polować na jelenie. Myślałem, że jest to trudniejsze. To dobre źródło zdrowego mięsa, białko. Soczyste, pieczyste. Czy się da zakraść w ciągu dnia? Ta paczka była w zasadzie na widoku. Runa. Biorę. Runa zawsze się przyda. Będę mógł się szybciej teleportować, czy szybciej przenieść. Ciekawe, czy to chodziło o to, że te bronie nie są podpisane, te paczki, czy może to nie są ci bandyci? Miałem wykonać misję przyniesienia trzech paczek z bronią dla orka i ostatecznie przyniosę pięć paczek buntowników, żeby wspierać ich w walce z orkami. Javier? Norris to był. Norris. Oto pięć paczek broni. Doskonale. Bardzo się nam przydadzą. Masz tu trochę złota za fatygę. Dzięki.
Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. Dokładnie, czyli uczciwe zasady walki,